Torunia bardziej niż na początek sezonu czekają na moment, kiedy po raz pierwszy będą mogli wyjechać na swój nowy tor. Ale tutaj w Toruniu wszyscy zadają sobie również pytanie, czy po raz pierwszy zasada bij mistrza się nie sprawdzi. Przed sezonem w Toruniu zadawano sobie pytanie, czy odejście Hansa Andersena zmniejszy siłę rażenia aniołów. Prezesi klubu uspokajali. Jeden zawodnik meczu nie wygra, to jest stara zasada. I mieli rację. Drugie pytanie, które nasuwało wątpliwości, dotyczyło stadionu. Czy to cacko wybudowane za 100 milionów złotych będzie sprzyjać Unibaksowi czy jego rywalom? Już pierwszy mecz na tym obiekcie rozwiał obawy toruńskich kibiców. Postawienie Moto Areny to był sportowy strzał w dziesiątkę. Nie dość, że Unibaks co rusz tutaj wygrywał, to i emocji za każdym razem było bez liku. Nowy tor ma dużo linii do wyprzedzania. Czasami wydaje się, że możesz jechać tylko przy bandzie, ale to złudne. Mijać można także przy krawężniku. I to właśnie Chris Holder, dla którego miał to być trudny rok, przejście do seniorskiego ścigania, był jednym z tych, który Moto Arenę rozgryzł najszybciej. Myślę, że te obawy, że dla niego zmiana ze statutu juniora na seniora będzie jakieś problemy. Widać, że nie jest, że bardzo dobrze jechał. Eksplodował też talent młodziutkiego 17-latka z Antypodów, Darciego Warda. I wszyscy w Toruniu byliby po sezonie zasadniczym w niebo wzięci, gdyby nie dwie zawstydzające wpadki. Porażki ponad 30 punktami w Zielonej Górze i w Lesznie sprowadziły na ziemię tych, którzy widzieli już Torunian w mistrzowskiej koronie. Dziś mistrzom Polski w Toruniu nie uda się wygrać biegu, choć do końca, proszę. Walczy i będzie walczył do końca, ale z tego słynie. Proszę, jeszcze po zewnętrznej rozpędza się Wiesław Jagusz. No i o długość motocykla przegrywa tę drugą pozycję z Krzysztofem Kasprzakiem. To był straszny dzień. Nikt z drużyny nie potrafił zrobić nic sensownego na tym torze. Nie mam słów. Leszno było za dobre. Po tym, co się stało, oniemiałem. Nie wiem, dlaczego pojechaliśmy tak źle. Te dwie porażki i tak nie zamazały ogólnego, bardzo dobrego obrazu. Unibaks był najrówniej jeżdżącym zespołem w sezonie zasadniczym. W playoffach bez większych kłopotów przeskoczył pierwszą rundę, w kolejnej czekał rywal, na którego nikt nie chciał wpaść. Głodny sukcesu Włókniarz. W Toruniu tym bardziej drżeli o wynik, że dopiero co po kontuzji na tor powracał Wiesław Jabłuś. To lekarz powiedział, że jestem zdrowy, mogę jechać, ale nie czuję się 100% na motocyklu. Jadę pasywnie jeszcze, tak, że brakuje mi tej pewności siebie. Staram się walczyć, a nie zawsze mi to wychodzi, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Pierwsze moje zawody po kontuzji, także no nie ma co dużo oczekiwać. Unibaks z tego dnia był zjednoczony jak nigdy. Determinację widać było po każdym z biegów. Tamte wyjście, nie? Tak środkę, bo są takie place mokre i tam łapie to, nie? A to można szeroko, nie? I trzeba się... Zawsze udzielamy sobie skazu, jak wszyscy, jako cała drużyna staramy pomagać sobie ile można, jak najwięcej. Wiadomo, to są zawody drużynowe i liczy się to, by drużyna jechała dobrze i zdobywała punkty. Wzajemna pomoc poskutkowała, bo do ostatniego biegu ważyły się losy pierwszej odsłony półfinału. Nicky Pedersen i Greg Hancock robią to, czego od nich oczekiwali częstochowscy kibice. Jadą na czele, ostatni wiraż, Pedersen kask czerwony, Hancock niebieski, jeszcze Miedziński po zewnętrznej próbuje zaatakować Amerykanina, ale to Kognor wygrywa w tym wyścigu 5-1 i w całym meczu 46-44. Ale dwa punkty do odrobienia na Moto Arenie dla Unibaksu to nie był żaden problem. Kropkę na D Torunianie postawili w 14 wyścigu. Unibaks Toruń kontra Kognor Częstochowa, Nicky Pedersen, zamknięty zupełnie Gapiński, a po zewnętrznej Adrian Miedziński, przy krawężniku z kolei Chris Holder. Para Unibaksu wyprzedza Nickiego Pedersena. Jadą teraz Torunianie po finał Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Trzeci finał pod rząd, także... Trudno nie być szczęśliwym, ale no na pewno jeszcze te finały przyłożymy się, żeby obronić tytuł. A mówię, no też nie byliśmy faworytem przed rozgrywkami. Dojechaliśmy do tego finału w dobrym stylu, pokonując w półfinale bardzo mocną Częstochowę. Także na pewno szczęśliwy. No, jako jedyni trzeci raz z rzędu robimy finał. Niestety Leszno, które dwa razy wcześniej się z nami spotykało w finałach w poprzednich latach, w tym roku odpadło. Leszna w finale nie było, był za to Falubas i jak się okazało, takiej walki o złoto mistrzostw Polski dawno nie oglądano.
Jak widzimy, jest woda stoi dalej, zaczyna kropić. Taka jest pogoda, do niedzieli nie ma szans na jej poprawę, a jeżeli nie ma pogody, to ciężko zrobić cokolwiek z torem. Nikt nie ma wątpliwości, ani goście, ani gospodarze. Ja również nie mam wątpliwości przy odwoływaniu tych zawodów. Czterech zawodników na torze to byłoby zbyt duże ryzyko dla naszego zdrowia. Nieco ponad 24 godziny, tyle czasu zajęło zielonogórskim organizatorom wymienienie nawierzchni toru. Imponujące tempo przyznawali goście. Jak wczoraj rano przeczytałem i dowiedziałem się, że Zielonogóra próbuje takiego rozwiązania, myślałem, że przy tej pogodzie naprawdę będzie z tym ciężko. Natomiast wykonano naprawdę fantastyczną pracę przez ten czas i tutaj podziękowania dla organizatora, bo stanął na wysokości zadania. Tor, który został przygotowany w trybie awaryjnym, nie miał prawa wytrzymać w całości wszystkich 15 biegów. Dało się to błyskawicznie zauważyć. Dobry start Woldera, choć ten moment startowy nie był najlepszy. Coraz więcej dziur na pierwszym łuku. No i teraz zwycięsko z tej walki na pierwszym łuku wychodzą zawodnicy Uniwaksu. Dziury także pod podróżnie i na drugim łuku. No, poza pierwszym biegiem było równo, a teraz zaczyna się ten tor rozklejać i ta nawierzchnia jeszcze nie jest związana. No i będą, tak można powiedzieć, zawody polegające na błędach zawodnika. Mają o czym myśleć teraz zielonogórzanie na pewno. Gorąco i nerwowo zrobi się w parkingu po tym siódmym wyścigu, bowiem torunianie znaleźli jakąś cudowną receptę na ten jednodniowy tor. Walczymy z tym torem, a nie ścigamy się z rywalami. Taka jest prawda. Toruniowi idzie dużo lepiej, ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Zabraliśmy Falubazowi atut własnego toru. Nie jest tak przyczepny jak zazwyczaj. Ale z drugiej strony ten tor jest taki sam dla jednych i drugich. Co do razie dzisiaj ten tor nie jest naszym atutem, jak zawsze w tym sezonie. Także jedziemy prawie jak na wyjeździe, bo dzisiaj, wczoraj tą całą noc, zresztą mówiliśmy, że o tym był robiony i tak dalej. Mieliśmy godzinny trening w sumie dzisiaj rano i to torunianie czują się dzisiaj na tym torze bardzo dobrze. Falubas wrócił jednak z dalekiej podróży, przegrywał już 6 punktami i patrząc na wyraz twarzy kapitana Grzegorza Walaska, można było zwątpić w siłę zielonogórzan. Dwa biegi zepsułem strasznie, bo w pierwszym biegu myślałem, że jeżeli pójdę wyżej, będzie lepiej, niestety okazało się to totalne nie trafienie zębatkami. Później korekta dużo w dół i to zagrało. Przebudził się kapitan, przebudził się i cały Falubas, choć nie bez pomocy żużlowców z Torunia. Wygrywają start teraz torunianie, oni najlepiej spod taśmy, popełnia jednak błąd Kościecha, przyblokował Salivana, sam stracił prowadzenie, Salivan spadł na ostatnią pozycję, wykorzystał to wszystko z tego Walasek. Walasek i spółka wykorzystali błędy Torunian i pierwszy mecz finału zakończył się triumfem Falubazu, niewielkim, skromnym, ale jednak zwycięstwem. Kto wie, czy ten skuteczny atak Lindgrena nie okaże się być języczkiem uwagi w całym finale Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Triumfuje w tym wyścigu Chris Holder. 6 punktów może być mało na rewanż w Toruniu i zobaczymy. Na pewno będzie mecz w Toruniu na styku, ale obawiam się, że 6 punktów może nam brakować. Sezon rozpoczął się 5 kwietnia, 14 kolejek rundy zasadniczej, później play-off i wreszcie po pogodowych perypetiach jesteśmy w najważniejszym, rozstrzygającym momencie sezonu 2009. Przed nami drugi, decydujący mecz finału Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Uniwaks Toruń, Falubas, Zielona Góra. Jeśli spojrzymy na historię drużynowych mistrzostw Polski, to jest idealny remis, bowiem tak klub z Zielonej Góry, jak i klub z Torunia czterokrotnie stawały na najwyższym stopniu podium, czterokrotnie zdobywali złote medale, z tym, że torunianie bronią tego złotego medalu wywalczonego przed rokiem, a zielonogórzanie na ten medal czekają już lat 18.
i proszę, anioł na motocyklu. Toruńskie anioły, przepiękna, przeogromna, myślę, że jest to rekord Polski. Bezwzględnie, jeśli chodzi o wielkość tej sektorówki w Toruniu. Zawodnicy wracają do parkingu, a w tym parkingu jest menedżer drużyny Unibaxu, Jacek Gajewski. Jest jesień, jest taka pogoda, jaka jest, czyli jest wilgotno, było dużo deszczu, także tor jest taki sam i dla drużyny Falubazu i dla drużyny Unibaxu. A to kibice Falubazu, Zielona Góra. Andrzej Terlecki już widzi, że nieruchomo stoją na starcie zawodnicy do tego inauguracyjnego wyścigu. Start wygrywają zawodnicy Falubazu. Oni tu z krawężniku odszedł od tego krawężnika. Zęgota próbuje go zaatakować, Darcy Ward. Jest to atak skuteczny, bo Ward już przy krawężniku poradził sobie z Zęgotą. Teraz do końca będzie musiał odpierać ataki Darcy'ego Warda. Ward bardzo blisko w ślad za Dudkiem, ale Dudek nie popełnił najmniejszego błędu i wygrywa ten inauguracyjny wyścig. 3 punkty dla 17-latka z Zielonej Góry, który jest o 2 miesiące młodszy od tego, który przyjechał na drugim miejscu. No i tutaj zaczyna być cicho w sektorach zajmowanych, a więc w większości stadionu w Toruniu, bowiem pierwsze 2 wyścigi należą do Zielonogórzan. Walasek cały czas obserwuje, jakim torem jazdy jedzie za nim Darcy Ward i robi to na tyle skutecznie, że obronił tę drugą pozycję, ale tak do końca można powiedzieć, to Darcy Ward nie zaatakował zdecydowanie Grzegorza Walaska, ale gospodarze wreszcie mają choćby małe powody do radości, bo wygrywają pierwszy bieg w 13-11. Zielonogórzanie prowadzą w tym meczu, a my korzystając z okazji oczywiście przenosimy się z powietrza na ziemię, konkretnie do parkingu Moto Areny. Nasi zawodnicy nie przyjechali tutaj pojechać ostatni mecz w sezonie. Oni tu przyjechali po Mistrzostwa Polski. Czy się uda, zobaczymy, ale mobilizacja jest absolutnie nadzwyczajna. To tylko 4 wyścigi, wiele jeszcze zostało. Kiedy się dostroimy, będziemy szybsi. Bardzo trudno jest wyprzedzać. Ten start wygra Rafał Dobrucki. Torunianie szeroko. Przy krawężniku jeszcze zaatakował Niels Christian Iversen. Upada Adrian Miedziński po starciu z Nielsem Christianem Iversenem. Wyścig jest przerwany. Myślę, że jest pół na pół. Adrian trochę się na mnie położył. Ja nie zmieniłem toru jazdy. Nie wiem, co powiedzieć. Będą Torunianie w bardzo trudnym położeniu. Jeszcze cholera, ale jednak nie był w stanie dogonić Piotra Protasiewicza. No i teraz na pewno Jacek Gajewski, spoglądając program, mówi, jeśli nie teraz, to kiedy? Bieg 8 przed nami przy prowadzeniu Zielonogórzan 24-18. Czy to jest ten przełom, czy mamy powtórkę z historii z meczu wczorajszego w Zielonej Górze? Wygrywa start Niels Christian Iversen, odchodzi szeroko. Chris Holdera wykorzystuje to Rafał Dobrucki i przeciera się na drugą pozycję. Zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu. No ale Holder teraz będzie starał się i odzyskuje tę drugą pozycję na moment, czy jednak obroni tą ciężko wypracowaną drugą pozycję. Obronił, a odszedł od krawężnika zbyt szeroko. Rafał Dobrucki wykorzystuje to Darcy Ward. Ward jest już blisko Dobruckiego. No i teraz Dobrucki nie może myśleć o tym, czy wyprzedzi ponownie Holdera, tylko bronić się przed Wardem, a Ward jest już przed Rafałem Dobruckim. A więc cieszyli się, byli blisko przez moment podwójnego triumfu Zielonogórzania, a tymczasem mogą za chwilę przegrać ten wyścig, bo Holder ostro atakuje Iversena. Iversen czy Holder, walka do końca i wygrywają Torunianie ten wyścig. Ależ kapitalna, efektowna, niezwykle emocjonująca pobudka w wykonaniu Unibaxu Toruń. Zęgota kask biały, Miedziński kask niebieski. Jeszcze raz ta feralna sytuacja z biegu 10. Adrian Miedziński tutaj próbuje wjechać w ten łuk. Z kolei Grzesiek Zęgota lekko się wyniósł w prawo. Po prostu nieszczęśliwe ich motocykle przez chwilę się złączyły i doprowadziły do takiej sytuacji, stracili kontrolę nad motocyklami. A decyzja sędziego Andrzeja Terleckiego jest taka, że wyścig 10,
obejrzymy w czteroosobowym składzie, a więc w komplecie. Przed graniem meczu i zdobyciem odpowiedniej ilości punktów jeszcze nie świętujemy, po prostu jesteśmy cały czas zdenerwowani, spięci. Toruńscy kibice marzą o powtórce, a zielonogórzanie o tym, żeby z tych 13 punktów zostało już znacznie mniej. Ryan Sullivan i Adrian Miedziński na dwóch pierwszych pozycjach. Po zewnętrznej rozpędza się Grzegorz Walasek. Walasek pojedzie szeroko, czy nie za szeroko, niezbyt płynna jazda kapitana Falubazu. No i to wykorzystuje Adrian Miedziński. I tym samym wreszcie radość na motoarenie. 3 punkty Sullivan, 2 Miedziński, 1 Walasek bez punktu Zęgota. 5-1 wygrywają Torunianie. W meczu nadal prowadzą zielonogórzanie 4 punktami. W dwumeczu 80-70 dla Falubazu. Te 5-1, które teraz było, było to zrobione na najsłabszej parze. I to chyba będzie wszystko, na co stać toruński Apator, bo z przebiegu meczu widać, że nie są całkowicie spasowani z tym torem. To jest rzęsisty deszcz nad Toruniem. Deszcz nadziei dla broniących tytułu mistrzowskiego Torunian. Kto wie? Jest bardzo blisko. Wtedy zielonogórzanie będą prowadzić 38-34 w tym spotkaniu. No i będą mieli nadal 10 punktów przewagi przed ostatnimi 3 wyścigami. Będą tak naprawdę o paznokieć od drużynowego mistrzostwa Polski. Torunianie wygrywają 4-2, a to oznacza, że żeby zostać, obronić tytuł mistrzowski, muszą wyścigi nominowane wygrać 2 razy po 5-1. Te dwie drużyny zasłużyły na złoto. Dwie drużyny są w wielkim finale. Naprawdę jadą wyśmienicie. Zielonym Jaguś, w niebieskim Miedziński. W biegu 14 z pola drugiego uniwersa. Białe Żółty. Biały Dobrucki. 14 wyścig, czy decydujący? Jaguś, Iversen, Miedziński, Dobrucki. Wszyscy ściskają kciuki, Torunianie powiewają flagami w swoich barwach. No i kto? Wygrywają Torunianie ten start, ale wmieszał się w to wszystko Rafał Dobrucki. Upadek, upada Wiesław Jaguś. Wyścig jest przerwany. Od tej decyzji zależy tytuł drużynowych mistrzów Polski na rok 2009. Tutaj Wiesław Jaguś i Rafał Dobrucki. Przed chwilą widać było, że jednocześnie i Wiesław Jaguś łapie jakąś przyczepność, która doprowadza do tego, że jego tor jazdy przenosi się lekko w prawo, a Rafał Dobrucki z kolei próbuje zjechać taka, żeby wjechać kolejny łuk pod lewy łokieć Adriana Miedzińskiego. No ale powiem szczerze, Rafał tutaj nie popełnił błędu. No właśnie tutaj o ten moment. No też musiał wyhamować Rafał Dobrucki, bo jest ślisko, a jaka jest decyzja sędziego? Wykluczony w kasku białym Rafał Dobrucki. To nie była w żaden sposób moja wina. Adrian Miedziński widział, że jadę wężej i zjechał na mój tor jazdy i musiałem zamknąć gaz, bo nie mogłem w niego uderzyć. 14 wyścig dnia. Emocje sięgają w Toruniu i nie tylko w Toruniu. Zenitu. Start wygrywają zawodnicy Uniwaksu. Miedziński przed Jagusiem. Z Jagusiem próbuje walczyć Niels Christian Iversen. No i wyprzedza Jagusia, ale Jaguś teraz kontratakuje. Nie oddaje pola zielonogórskiemu Duńczykowi. Ten także walczy z torem, walczy z rywalem, bo przecież te warunki już na torze w Toruniu są ekstremalne. Fatalnie to wszystko wygląda. Fatalnie wygląda upadek, ale jedno jest pewne. Upadł Adrian Miedziński. On z powtórki będzie wykluczony, a to oznacza, że złote medale na rok 2009 pojadą do Zielonej Góry. Drużynowe Mistrzostwo Polski zdobywa Falubas Zielona Góra w tym błocie, w tej dramatycznej sytuacji po kuriozalnym błędzie prowadzącego w tym wyścigu Adriana Miedzińskiego. Nawet gdyby Niels Christian Iversen zamknął zupełnie gaz jadąc z tyłu, to wylądowałby na bandzie, bo Adrian Miedziński położył się po prostu tuż przed koło Duńczyka. Uderzył nawet tutaj motocyklem Adriana Miedzińskiego Duńczyk, jak i motocykl w motocykl Adriana Miedzińskiego wpadł Wiesław Jaguś. I zielonogórzanie są mistrzami Polski. Przenieśmy się do parkingu. Na ten ostatni bieg wiedziałem, że 5-1 nas tylko ratuje i wiedziałem, że Iversen wyprzedził Jagusia. Chciałem jakoś go przetrzymać przy krawężniku, pomóc, żeby... Bo tam nie było nic do stracenia. Wyszło jak wyszło. Obróciło mnie, bo tor był bardzo śliski, jak się oglądałem.
prostu uciekło mi koło. No i skończyło jak się skończyło. Dla wszystkich, którzy w nas wierzyli przez te długie lata, dla tych, którzy pomagali budować naszą drużynę, dla zawodników, których tu nie ma wśród nas, dla tych wszystkich dedykuję to błoto z tego toru. Złoto dla Zuchwałek, złoto dla Falubazu Zielona Góra. Jeszcze raz przypomnijmy, informacja dnia. Falubaz Zielona Góra, mistrzem Polski na żużlu. Najlepszą drużyną Centernet Mobile Speedway Ekstraligi w sezonie 2009. Zdobyli niezdobytą dotąd twierdzę Toruń i zasłużenie sięgnęli po złote medale.